Wow! Hej, dobre to jest! Hej, cześć moi drodzy! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa i witam was w tajkunie, który nazywa się Super Hero Tycoon, czy coś takiego. Ogólnie gram teraz jako Dr. Strange i postawiłem już pierwsze dwa dropery, tak, żeby zdobyć troszeczkę pieniążków na start. Oj, i nie bardzo źle, ponieważ pojawił się tutaj nam ktoś, kto gra jako Spider-Man, i on nas właśnie atakuje. Także no, trochę, trochę przykro. Generalnie, właśnie gramy, tak jak już zapewne zauważyliście, doktorem Strange'em. Miałem opcję grać Halkiem, o dalej, dalej jest opcja grania Halkiem, ale, ale jednak stwierdziłem, że, że wolę grać jako doktor Strange, ponieważ ostatnio, ostatnio oglądałem w ogóle doktora Strange'a i to jest naprawdę, to jest naprawdę całkiem fajny film. Napisz, możecie napisać w komentarzach czy widzieliście czy nie ja ogólnie nie jestem jakoś aż tak bardzo na bieżąco z całym tym uniwersum Marvela no ale e, powiedzmy że Iron Mana oglądałem e, Doktora Strange'a oglądałem niedawno e, kto tu jest jeszcze hmm, Hulk to kiedyś oglądałem Kylo Ren aha no to to chyba nie jest tak już raczej nie jest Marvel e, tylko Star Warsy Superman, ja nie wiem szczerze, nie chcę, bo zaraz poplączę jakieś uniwersum i wiecie, fani mogą się pogniewać. Ja po prostu w tym nie siedzę, także wybaczcie, jeżeli nie wiem, powiem, że Superman to jest to samo co uniwersum, co w sensie to jest to samo uniwersum co spider a potem się okaże, że wcale nie. Chociaż Superman akurat wydaje mi się, bo jest Marvel i DC i Superman wydaje mi się, że jest DC, jeśli się nie mylę. No nie wiem, nie chcę tutaj powiedzieć jakiejś strasznej głupoty. Czy on mi ukradł pieniążki? Nie, nie ukradł mi pieniążków. Nie wiem dlaczego on tu jest, powinien sobie stąd pójść. Generalnie plus jest taki w tym tajkunie, że można tu ze sobą walczyć. Ogólnie widzę, że tajkuny bardzo Wam się podobają. Chciałem bardzo podziękować za to, że tak pozytywnie przejęliście dwa poprzednie tajkuny, w jakie grałem, czyli McDonald's Tajkun oraz. W jaki drugi tajkun ja tam grałem? W jakiś grałem. Już nie pamiętam jak się nazywał, ale widzę po prostu, że bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo wam się po prostu spodobały, że je bardzo pozytywnie przyjęliście. Okej, okay, postawmy może ten mega dropper. Jeszcze jest mega dropper za 1500, a ja ile mam pieniążków? 800, no ale dobrze, to do 1500 zaraz uzbieramy. Tylko ja bym sobie najpierw chciał zbudować ściany. E, Ulepszmy ściany. Okej, okay, 700, czy ja mam 700 golda? No chyba niestety, a nie, 700 akurat mam, super. Bo chciałem postawić to wiecie, żeby, o, o właśnie to. To jest to ulepszenie za 1500, żeby nikt mi tu nie wchodził, nie? Żeby nikt mi tu nie wchodził, bo to po prostu będzie dla mnie bardzo, bardzo irytujące. O, właśnie, bo teraz widzicie, ten gościu tu wszedł i może generalnie zrobić mi krzywdę, a my nie chcemy, żeby on nam robił krzywdę. Ogólnie na tym tajku nie są jeszcze questy, tak? Widzicie, tutaj są kościki. Nie do końca wiem, co to są te kryształki, co to jest za nagroda. Wiem, że jest czas na wykonanie poszczególnych zadań. Gdzie mi kursor zniknął? Okej, okay, tu jest kursor. E, wiem, że jest jakby czas na wykonanie poszczególnych zadań. Aha. Goście, goście wziął i sobie wybuchnął. <grym> e, no ale ja na razie tak widzicie, nie mam broni, zbytnia nic, więc... E, aha, nie mogę tego kupić. Nie mam pieniążków? Jak to nie mam, jak wydaje mi się. A nie, nie mam. Nie mam 1500, naprawdę? No tak, tu mam 1200 jest napisane i zarabiam... 30 na sekundę, 57 na sekundę, 5 na sekundę. Nie, nie, nie wiem o co chodzi. Widzicie, to jest na dole tak napisane, ale jakoś strasznie, strasznie szybko się zmienia. E, ogólnie wyciszyłem muzykę jaka tu była. Być może wrzucę jakąś w tło, być może nie, ponieważ mam wrażenie, że jest to muzyka chroniona prawami autorskimi. Po prostu, wiecie, mógłbym mieć problemy e, z tego tytułu, jeżeli bym ją po prostu e, zostawił. Zobaczmy, co my tu ogólnie możemy kupić. O super, możemy upgradeować i to nawet jest bardzo tanie, więc. E, więc dlaczego nie? Zobaczmy jak teraz te pieniążki lecą, jak to wygląda. Mamy 3 dropery, jeden mega droper. E, Swoją drogą nie wiem, skoro wyciszyłem muzykę, po co mam słuchawki, ale nie, niech już zostaną, niech już zostaną. Widzę, że tu można kupić pieniążki razy 2, jak podejrzewam za Rob, robuxy, dokładnie tak, czyli za walutę premium. E, co my tu mamy? E, ten pokój z bronią za 500, ale 500 pewnie też, nawet nie widzę czego. Zobaczcie, tu nie ma tego znaczka z tymi dolarkami, nie? Więc nie wiem w sumie za co to jest, ale okej. Okay. Mega Upgrader, ale to pewnie też jest za Robuxy. Dokładnie. No to chyba najlepiej będzie mi kupić tego Mega Dropera, nie? Możliwie jak najszybciej. Zresztą myślę, że już na, będzie nas na niego stać, więc naprawdę spoko. Możemy tam potem ulepszyć ściany, no ale to nas na razie nie. Nie interesuje. Ogólnie możecie wpisać w komentarzach, jakiego tajkuna chcielibyście, abym ograł. Sporo osób pisało, także dziękuję, bo sugeruję się waszymi, waszymi komentarzami. Po prostu. Także dziękuję każdej osobie, która napisała. Bo tam wiem, że jest jakiś tajkun z wieżowcami czy coś takiego, że tam można zapisywać swój progres. Także też będę chciał go ograć. No zobaczymy, zobaczymy, co my tu mamy w ogóle jakieś takie... By super dropper, dobrze. Super dropper, no to na razie będziemy musieli troszeczkę pozbierać. Ja sobie stąd wyjdę i popatrzę co, co się dzieje w okolicy. Kogo tu mamy? Spidermana, okej, okay, a przed chwilą Spiderman był, więc chyba Spiderman wyszedł z gry. O co tu chodzi? New update, diamonds, okej. Okay. Dobrze, z zarabiane za completing a tycoon will be rewarded. Aha, czyli jak mamy 10 diamentów to one zostają nagrad w jakiś sposób możemy zostać nagrodzeni, tak? O, o to chodzi. A diamenciki można zdobywać oczywiście robiąc questy. Okej, okay, no tam jest nasza, nasza siedziba. Tam jest nasza siedziba. Nikt raczej się tam nie dostanie, no może się dostać od góry, no ale tutaj tak, widzicie, jeżeli przejdzie ktoś inny niż my, no to tutaj na tym wejściu się rozsypie. Także, także spoko. Także naprawdę spoko. Dobra, ile myśmy tu hajsu zbierali? 2000, więc chyba to nam pozwoli... To nam pozwoli prawdopodobnie kupić ten super dropper, dokładnie, nie mylę się. O, fajnie on wygląda. Fajnie on wygląda, podejrzewam, że no tak, tu możemy kupić kolejne dropery i, i, i kolejne i kolejne i to sobie, tak wiecie, będziemy ten hajsik y, namnażać. Ale ja się przejdę, rozejrzę się jeszcze, co my tu mamy? To jest chyba chodnik, tak to się tłumaczy? Nie, nie jestem pewien. This item is not currently for sale. It's not been charged. Nie, nie wiem o co chodzi, ale... Nie, nie mogę tego kupić. Tutaj tak pewnie jest jakaś oferta premium. Baje canon. Za 200 tysięcy można działo kupić. Co tam się w środku dzieje? Jejku, to czuję, że to będzie długi daikun. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ekstra canon. A, nie jejku, to nie jest. To jest napisane permanentnie, a nie, wiecie, strasznie podobne są. Chodnik. Sam jestem chodnik. To nie jest chodnik, tylko to jest napis, że to jest permanentnie. Widzicie? Permanent. A ja przeczytałem. Strasznie podobnie jest chodnik, jeśli się nie mylę. No, oczywiście nie permanent, ale. No. No, no, także to trochę fail. E, trochę fail, wow, ale uzbrał nam się w tym czasie 3300 golda, super. E, może ulepsz... Chociaż nie wiem czy jest sens ulepszania ściany, ja tam jestem zwolennikiem kupowania droperów raczej. Aha, za 500, buy a power dropper za 500. Jak to, to jest 500 czego? Może to jest 500 tej, nie no, 500 kryształów to było bez sensu, nie? 500 kryształków to było mocno bez sensu. Hm, no nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale wiem, że możemy ulepszyć ścianę, więc to zróbmy. Super, podłoga druga, no i tutaj mamy coś za 5000, tu coś za 500, może to jest coś z tymi diamencikami powiązane, nie wiem, jeżeli graliście w to, to możecie mi napisać w komentarzu, wow, mamy tu umiejętności, które możemy kupić, speed, to pewnie za robuxy wszystko, pety, pety za diamenciki, o ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tu zarobuksy, aperki też za bo jest ten symbol, no dobrze. Czyli pety można kupować za diamenciki, no jest to ciekawe ciekawe jestem w sumie jak one działają szczerze no ale my na razie jeden co możemy kupić to podłogę drugą, więc kupmy podłogę drugą i schody za 5,5 tysiąca, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy o w ogóle patrzcie leveli jakiś boss się zespełni za 3 minuty, ale my nie mamy broni, więc trochę lipa. Zam gość jakiś stoi przy wejściu. Spiderman chce do nas wejść Cześć. Spoko, spoko, spoko. Także cóż, ja do Was wracam za chwilę. Jak uzbieram troszeczkę hajsu. No, także do zobaczenia, do zobaczenia za chwilę. No dobra, już wracamy po krótkiej przerwie i e, pewnie się tak zastanawiacie, co przez cały ten czas uzbierałem 2000 golda. E, nie, oczywiście nie tylko, tylko teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że wy nie widzicie ile ja mam golda, bo wam zasłania, e, bo to jest jakby... chociaż tutaj też możecie sobie zobaczyć na tej tabelce, no w każdym razie mam 56 tysięcy golda, tyle udało mi się uzbierać. E, po prostu co jakiś czas sobie odbierałem e, tego to złoto nie odchodziłem od komputera, jeśli o to chodzi, nie wiem ile mi to zajęło Z 10-15 minut, e, nie jestem pewien No ale dobra, budujemy sobie schodki Ojejku, przez przypadek kupiłem też światła To jest mi zupełnie niepotrzebne No ale to nie był jakiś spory wydatek Generalnie... Okej... Okay. Weapon room możemy kupić za 15 tysięcy To mi na razie nie jest potrzebne e, Pyk Kupmy sobie taśmę i kupmy sobie dropery 10 tysięcy, ojejku, strasznie drogie 12 tysięcy Omega Dropper. <laughs> omega Dropper za 20 tysięcy. To zaraz... A, nawet nie mam tyle. <laughs> nawet nie mam tyle hajsu. E, także także o o omega droppera. Znaczy nie omega, tylko... Tak, to jest omega dropper, ok. E, omega dropera nie możemy sobie kupić. Weapon Room... Tylko wiecie, pytanie: Czy, jak ja kupię weapon room, czy ja od razu będę miał jakąś broń? Jeżeli tak, to byłoby fajnie, bo moglibyśmy się przejść tutaj na kogoś e, zapolować, no ale obawiam się, że niestety to się nie stanie. Także kupię ściany. Ojejku, strasznie drogie są te rzeczy, wiecie? Strasznie drogie są te rzeczy. 12 tysięcy to ja wolę kupić ten weapon room, nie? Ja wolę kupić ten weapon room e, po prostu sobie e, poczekam, bo to jest kwestia chwili. O, na przykład 7 tysięcy mogę teraz odebrać. Chyba dość sporo dostaję hajsu za te rzeczy, które mi spadają z góry. Wiecie, z tych droperów z góry tak mi się wydaje, bo jakoś to, jakoś to bardzo szybko idzie. Zauważcie, że tak naprawdę przed chwilą odbierałem hajsika już 7 tysięcy, więc w sumie, w sumie idzie to teraz nie najgorzej. więc miejmy nadzieję, że już mam 20 tysięcy. Dobra, 20 tysięcy to ja sobie wolę kupić dropper. Wiecie, za 20 tysiaków to ja sobie dropper mogę kupić. Kolejny Omega Dropper. <laughs> Kolejny Omega Dropper. No nic, miejmy nadzieję, że. No przez fakt, że mam tutaj trzy dodatkowe dropery, to wszystko pójdzie mi dużo szybciej. Jejku, dalej nie mogę z tego, jak ja mogłem, wiecie, przeczytać, że to jest chodnik. Chwilowo nie pamiętam w ogóle, jak jest chodnik po angielsku. Nie sprawdziłem. O, możemy kupić dział za 200 tysięcy. Kupiłbym tylko dlatego, że bardzo jestem ciekaw, jak ono działa. <ścoughs> jak działa działo, jestem ciekaw. Dobra, 5 tysięcy mamy teraz. No to ogólnie mamy uzbierane 6 tysięcy. I tu gra mi pokazuje, że zarabiam niby... Raz 300 na sekundę, raz 200, raz 100. Co się stało? Co się stało? No nie mam bladego pojęcia. Ktoś mnie musiał z dystansu. Jakimś karabinem snajperskim czy czym zaatakować. No nie wiem, ja chwilowo nie wiem w ogóle jakie tu są bronie, bo... Dobra. Um, jak to tu wygląda, kolego? No, spiderman już się całkiem elegancko rozbudował. Przejdziemy się, zobaczymy jak rozwinęli się inni. No i oczywiście wrócimy, odbierzemy sobie Golda no i ewentualnie kupimy ten O, to jeszcze widzę, że można, ale chyba więcej niż dwa piętra mieć nie można. Więc to jest tak całkiem spoko, to jest tak całkiem spoko, ponieważ w tym tajku nie prawdopodobnie nie da się zapisać progresu, albo ja nie widzę, może się da, ale ja tego nie widzę. E, więc wiecie, jakby to miało więcej niż dwa piętra, to było nudne, bo po prostu wiecie, no nie dałoby się wyjść, więc naprawdę trzeba by było masę czasu spędzić. Oj, tutaj mamy Deadpool'a. Deadpool'a nigdy nie oglądałem, przyznam się Wam szczerze, choć słyszałem wiele, wiele pozytywnych opinii, ale to już sobie mówiłem na początku. Halka kiedyś, coś tam oglądałem. Okej, okay, a wy, wy jeszcze nie macie, e, że tak mówię, określony, <grydy> nie jesteście, nie, nie określiliście się kim chcecie być, no został Hulk i został Kylo Ren, tak, czy Kylo Ren, nie wiem, Kailo, Kylo, nie, 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 nie jestem pewien dokładnie jak to przeczytać, level 2 boss will spawn, okej, okay. jakiś boss się spawni za 8 minut, my tu mamy do odebrania 14 tysięcy, więc stać nas na te, ogólnie teraz mamy 20 tysięcy, więc stać nas na, e, na kupno tego, nie tego Big Weapon room, no ale tak jak myślałem Doktor Strange kostium, świetnie eee, Za 25 tysięcy Jakaś broń, jakiś świecący orb Cokolwiek to eee, Cokolwiek by to nie było No ale dobrze, no cóż, no co, co mam wam powiedzieć No musimy poczekać aż uzbieram sobie Z jakieś 100 tysięcy eee, Na tym niestety te, tajkun te tajkuny polegają Że wiecie, odcinek trwa Odcinek trwa 20 minut A ja tu spędzę z godziny albo półtorej No ale cóż E, także co, widzimy się klasycznie, jak już uzbieram troszeczkę, e, troszeczkę pieniążków. No, cięcie. Dobra, więc generalnie mamy 103 tysiące, tak? Nie, 130 tysięcy. 130 tysięcy, pewnie za dużo za to nie kupimy, ale coś na pewno, także lecimy. Minęło tak z, z 15 minut? Coś takiego, tak plus, minus mi się wydaje. E, no, kupmy to, zobaczmy co nam to. Aha, no, to był najlepszy zakup w moim życiu. lepszymy ściany. Okej, okay, znowu ulepszmy ściany. Możemy dalej ulepszać ściany, ale mnie może interesowałyby bardziej jakieś bronie, kostium może niekoniecznie, ale bronie, no tak myślałem generalnie, że tak generalnie, wiecie co, tak generalnie mi się wydawało, że to, okej, okay. dobra, mamy nasz orb i co nam to daje? Aha, to generalnie lata wokół nas, bardzo fajnie, <ścười> czuję, że to będzie no gravity, okej, okay, a w jaki sposób ty działasz? Zobaczmy sobie na dwójeczkę No gravity. Aha Okej, okay. dobra, to był świetny zakup. Zobaczmy co tu będziemy mieli. Wreszcie jakiś, jakiś konkrecik, nie? Jakiś łuk. Wprawdzie nie wiem co to ma do doktora Strand'a, ale dobrze, no taki łuk to nam się, tam nam się bardziej przyda. Idziemy na kogoś zapolować, nie? Idziemy na kogoś zapolować z tym łukiem. Co to robi? To szczerze... No okej, okay, to już sobie fajnie lata wokół nas. Gdzie ja mam tę trujeczkę, A to dalej lata wokół nas? Nie, to, 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 to już nie lata wokół nas. No dobrze, no nie szkodzi. Idziemy sobie zapolować e, na kogoś. O, widzę tam Spidermana, więc spróbujemy go ustrzelić. Okej, okay, ustrzeliliśmy Spidermana. No przyznam się szczerze, że ten łuk jest całkiem niezły, ale tak jak mówię, nie mam pojęcia co to ma wspólnego e, z Doktorem Strange'em. No ale... no ale dobra. Okej. Okay. Ty, gościu, też nas atakuje, ale go akurat wyjaśniliśmy chyba ciutkę szybciej, chociaż chyba nie. Oj, on jeszcze... on chyba jeszcze żył? Nie, nie wiem, jakoś tak się zatrzymał dziwnie. No ale dobra, no próbujemy. Akurat ten łuk mi się bardzo podoba, więc... więc spoko. Aha, chyba... czekajcie, on zniknął z naszego ekwipunku? Nie, bo jakby kursor sugeruje, że ja, że ja dalej go mam. A, nie wiem, zniknął chyba. No dobra, weźmy sobie tylko ten łuk, Ta reszta tych rzeczy, ten kamyk, on dalej tu jest. Nie, nie wiem o co chodzi, ale okej, ale okej, okay, ale okay. eee, dobra, no pr próbujemy upolować jeszcze kogoś, okej, okay, idzie do nas jakaś babka z czymś co wygląda bardzo niebezpiecznie. Dobra, spróbujemy ją dziabnąć I jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzałem trzeba ją trafić. A, pyk, papa. Trafiona? Nie, nie trafiona. Nie no, trafiłem ją, na bank, dobra, ją mamy, eee, szukamy dalej, szukamy dalej, w ogóle przydałby się też te questy zobaczyć, w ogóle ten boss się zrespi za 5 minut, zobaczymy w ogóle co to jest, okej, okay, dobra, bo do mnie już ktoś strzela i to nie wygląda za dobrze, no, chociaż go chyba, dobra, złapaliśmy go, super. Super, super, dobra, życie mi się powolutku będzie odnawiać Możemy tu kupić działko, no, do 200 tysięcy To ja nie wiem, czy, czy mi się to będzie chciało zbierać Chociaż w sumie 40 tysięcy właśnie uzbieraliśmy, więc, więc Więc wydaje mi się, że w sumie dlaczego nie e, Teraz może kupmy nową broń, co wy na to? Kupmy może nową broń, chociaż sufit też by się przydało zrobić, nie? Żeby ukończyć ten taikun. Co to jest? Mega speed Ha, wow E, to fajne jest to akurat był dobry zakup, patrzcie jak teraz możemy cisnąć Doktor Strange, możemy się przebrać Aha bo ja chyba przez przypadek, przez przypadek chyba prawdopodobnie przez przypadek kupiłem e, ten Tylko pytanie na ile trwa taki speed ko nie mogę Śmiesznie to wygląda nie? Dobra spróbujemy Może kogoś złapać, chociaż straszne są ścinki Więc to może być pewien problem, no ale zaraz zobaczymy Czy jest tu jakiś cwaniak czy jest to jakiś Jak Zaraz się upewnimy. Dobra. Ktoś stoi blisko wyjścia. Ty! I do, 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 w dodatku nie masz ten. Czekaj, czy ja, czy ja w ogóle trafiam? Chyba nie trafiam. Fajne jest to, że się tak szybko chodzi. Naprawdę fajna sprawa. Cześć gościu, ty akurat widzę, że sobie zaczynasz. Tylko dlaczego to tak ścina, nie? Dlaczego mi go tak ścina? Nie jestem w stanie gościa w ogóle Wow, a to. Ciekawie, czy im dłużej napnę, czy to coś zmienia? Patrzcie, mogę napiąć łuk i jakby. latam od razu z napiętym łukiem, nie? Mogę od razu, wiecie, strzelać. Pyk. A akurat nie trafiłem. Ten, ten ściany zaczął budować. Co tu się dzieje? Dobra, trafiłem. I trafiłem. I to chyba koniec. Tak. To już po tobie, koleżanko. Pyk, trafię gościa. Dobra, niestety nie mogę go trafić. Okej, okay, trafiony. Zorientował że w niego strzelam. Okej, okay, prysnął mi akurat. Pyk, pyk, trafiony również. Szkoda, że wiecie, że ja tu nie mogę, chociaż jestem ciekaw, co ten antygrawitacyjny kamyczek, nie? Okej, okay, gościu skaczę, żebym w niego tylko nie trafił. a ja sobie myślę i tak poradzę jakoś. Zobaczymy. Okej, okay, latajmy zanim jestem ciekaw, jak najszybciej mogę strzelać. A w sumie jak tak spamuję, wiecie, to chyba się najbardziej opłaca, szczerze. Chyba tak najszybciej mogę strzelać. W sensie tak spamując po prostu kursor. okej, okay, złapaliśmy go. Czy można to zobaczyć jakoś kille? Nie można. A szkoda. Okej, okay, bo już bym wszedł do swojego miejsca. Wow, a co ty tu robisz, ziomek? Zjazd. Zjazd ode mnie. Dobra. Myślę, że Cię mam. To cześć. To cześć. Aha, bo to nie jest... Okej, okay, to, to nie jest moje. Nazwa mi się trochę pomyliła. Wyglądało prawie jak moje. 33 tysiące mamy. No, spodziewałem się, że trochę więcej, no ale dobra. Spodziewałem się, że trochę więcej, ale dobra. Kurde, fajny jest ten łuczek. Plus to szybkie chodzenie. Naprawdę jest to czymś, czymś spoko. Dobra, odbiorę sobie od razu to szybkie chodzenie, bo jak tak... Odbierzemy łuk, bierzemy szybkie chodzenie. No i co, ulepszamy ścianki, 32 tysiące, minuta została do tego, żeby ten boss się pojawił, więc zobaczmy o co chodzi z tym bossem i przy okazji zapolujmy, zobaczmy w ogóle na quest'y, co? E, kill everyone, kill iron man, e, dobrze, no dobrze, niech będzie. Dobra, to nie to chciałem nacisnąć, mamy killnąć iron man'a, gdzie jest iron man? Kylo, Kylo iron man, o tu jest, to nawet się wyświetla nad nią to o nią chodzi. Chyba mi się udało. Znaczy tak nie wygląda zbyt pociesznie w tym momencie. Więc chyba mi się udało. I co teraz? Open quest. Aha, 0 na 1. No to tak jak podejrzewam to jakieś... A już tak było dobrze. Chyba, że z gry wyszła. Nie wiem co się stało, ale, ale to, to, to niestety nie działa. Okej, okay, tam gościu biega z jakąś bazuką. Super. Dobra, spróbujemy go dziabnąć. Akurat wydaje mi się, że... Tyk mam cię gościu siamanko. Jak widzisz latam troszeczkę szybciej od ciebie Wow 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 Dobra bo tu się Wow jak gościu podleciał w ogóle Co to jest Venom? Wygląda trochę jak Venom ale to Aha to jest boss Okej okay, to jest boss dobra to jest nasz Okej okay, super to jest ten boss Co się tu miał niby pojawić czy co to tam Dobra leci za mną a niech stoi tam przy tym gościu. Próbujmy go rozklepać. Okej, okay, bo mnie ktoś atakuje chyba jeszcze inny. Ja się szybko cofnę do mojej, wiecie, do mojej tutaj e... miejscówki. Dobra, możemy... Aha, i teraz mogłem to kupić. Okej. Okay. Nie wiem co właśnie się stało, ale tyknijmy dwójkę i... Chyba, chyba coś zepsułem. Dobra, e, zresetujmy charakter po prostu. Resetujemy. Reset. Oczywiście, że tak. Bo chyba chyba utknąłem w tym w tym akwarium. Nie, nie wiem w sumie o co chodzi, ale. Okej. Okay. <laughs> nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Ile mamy golda? To mnie interesuje. 38 tysięcy, więc mogę kupić wszystko. Nie wiem o co chodzi z tym ognistym oddechem. Z tym. Jedneczka. Wow. Ej, dobre to jest. Ognisty oddech jakiś. Aha. Ej, to jest kozackie akurat. To akurat jest super, dobra. Idziemy sobie po to, żebyśmy szybciej mogli zasuwać. Bierzemy jeszcze łuczek. Super, mamy wszystko. Jeszcze tu ściany zbudujmy. No dobrze, dach to sobie zaraz zbudujemy. Wow, wow, wow. Patrzcie co my zaraz tu będziemy robili. Pyk, pyk, pyk. Masakra, nie? Szkoda chyba, że to mu w ogóle nie zadaje obrażeń. Takie mam wrażenie. Ja ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Patrzcie co się tu dzieje, nie? Ale masakra. Dobra, yy, weźmy sobie ten oddech cały, ognisty, cokolwiek to. Okej, okay, i co? Lata to za kimś? Jak to działa ogólnie? Nie mam pojęcia, ale chyba to lata za tymi... No, albo ich powala, nie wiem szczerze. Aha, kursor mi się nie zmienił na no nie szkodzi. Dobra, lecimy tam zrobić zadymę, a w ogóle już nie, 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 przestałem tak szybko biegać. Jaka masakra, okej, okay, ale chyba... Chyba niestety mnie, że tak to im pokonają. Muszę się szybko ewakuować z tego miejsca. Trójeczką. Aj, ustrzelił mnie chyba ktoś. Albo ja nie wiem, możliwe, że ja się sam tak zapaliłem. To też, też jest, też, też jest taka możliwość. Dobra, weźmy sobie może jakoś quest'a, co? Weźmy sobie jakoś quest'a. Kill everyone. O, tutaj udało nam się tego quest'a zrobić. Zaliczyło nam, możemy nagrodę otrzymać. Super, kill everyone, możemy zacząć. Możemy zacząć, tylko ja sobie klasycznie odbiorę pyk. Odbiorę sobie łuczek. Myślę, że łuk może mi się bardzo przydać. Do kill everyone. To sobie też weźmiemy. To sobie też weźmiemy. No i dobra. O, mam nawet zaznaczone, kogo ja tutaj mam pokonać, więc spoko. Chyba, chyba, chyba nam się udało pierwszą osobę załatwić. Druga osoba jest tam, to jest na jeden strzał albo dwa. Chyba nam się udało ją pokonać w tym momencie. Tego gościa... Chciałem zobaczyć jak to działa. Czy to w ogóle zadaje mu obrażenia? Bo ja mam wrażenie, że to mu w ogóle nie zadaje obrażeń, nie? Halo, straciłeś coś z, z punktów życia? Niekoniecznie, no to nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi. A szkoda, szkoda bo to ma... miało duży potencjał, nie? Miało duży potencjał, a niestety chyba... Chyba będę musiał ograniczać się do... Atakowania łukiem. Wow, fajnie trafiliśmy go raz. Dobra. I Pyk, teraz cię zaraz dziabnę drugi. Dobra. Okej, okay, on też z nami walczy. Trafiłem go drugi raz, super. Chcę strzelać trochę przed niego, ale... Dobra, uciekł nam. Oni nie mają tu w ogóle... Nie mają tu osłony żadnej jeszcze. Więc mogę tu po prostu wejść i zrobić, wiecie... Dobra, ten, ten leży, a ten zaraz będzie leżał. Chociaż jakąś tam broń ma, więc powinienem niby uważać. Broń Ma a ja w dodatku i w dodatku malagi, nie? To jego chyba najpotężniejsza broń w tym momencie. Nie wiem o co chodzi tu z tymi bossami, ale naprawdę fajna zabawa w ogóle, żeby się wiecie, żeby polatać się pobawić. Dobra, spróbuję tym. Zobaczymy, co to zrobi. To w ogóle cię gościu. Co ci coś w ogóle robi? Okej, okay, ustrzeliliśmy go, nie wiem czy to coś mu zrobiło, ale, ale okej. Okay. Aha, on ulepszył w tym momencie, że nie mogłem wyjść, no, sprytne, sprytne. Ale dla mnie to w sumie, dla mnie to w sumie nawet dość dobry deal, bo i tak musiałem wracać, bo mi się skończył ten cały super speed, więc. <noise> jest naprawdę spoko, że w sumie mnie, e, mnie rozklepał. Okej, okay, no kupujemy dach, jeszcze chwilę polatamy, no światła, dobra, światła, no to światła, nie, to będziecie wiedzieli jak to wygląda. Ile sobie jeszcze polatamy z tym łukiem i, i będziemy kończyli? Ok, 4 na 6. Wow, to w sumie te, ten quest faktycznie jest dla nas do zrobienia. E, dobra, nie będę brał nic więcej, bo w sumie nie jest mi to potrzebne, bo i tak te rzeczy jakoś chyba nic nie robią. Dobra. No gościu, nie siedź tu. Bo ja muszę, wiecie, muszę się nim zaopiekować, a oni siedzą w środku mam ja się, że kill everyone może się nie udać. Okej, okay, ładnie ustrzeliliśmy tego typa. Tyk, 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 tyk. Co my tam mamy? O, widzę, że ktoś biega. Napięty łuk i pyk. Dobra, strzelamy, strzelamy. Zaczął skakać, wie już, że, wie już, że go atakujemy. Coś nie można go trafić, nie? Masakra, dobra. Uciekamy stąd. Wow, 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 patrzcie, 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 kto tam podleciał, a mamy akurat, żeby go... Okej, okay, bo on sobie lata gdzieś. Świetnie. To na pewno będzie łatwo go teraz ustrzelić. Ja myślę, że ja mam podobne to coś tam, to antygrawitacyjne coś, to pewnie podobnie działa, tylko ja nie umiem tego używać. Dobra, no jeden lata. Okej, okay, on tam strzedł na dół i będzie im robił, będzie im robił krzywdę. Ja bym mu zrobił krzywdę, ale niestety nie mam takich bajerów. Albo mam tylko, o tym nie wiem. Oglądaj, jeśli chcesz, Tajkun. Dobra, to jest tu. Ale zaraz ogarniemy No Gravity. Co się teraz stanie? Mam niby No Gravity. Nie wiem o co chodzi, <laughs> nie wiem o co chodzi, ale ten gościu myślę, że nie będzie go tak łatwo dziadnąć, nie? Żeby to jeszcze szybciej strzelało, ale on jest w tym momencie poza moim zasięgiem. Za to ty, ty wręcz przeciwnie. Cześć. <laughs> nie no, fajne, żeby sobie polatać tutaj troszeczkę, pobawić się tymi broniami, to na pewno spoko opcja. Zobaczmy, co ona tam robi. Siemanko. Dobra, skasowana. Ale oni mnie nie będą, wiecie. Ale oni mnie tu będą mnie lubić. Dobra, idę sobie jeszcze kupić te światła i będziemy kończyli. Jeszcze mogę zbierać na to działo, ale ja nie wiem. Czuję, że to nie ma większego sensu. Czuję, że to nie ma większego sensu. Zobaczymy. Może ktoś to działo ma. Także poszukamy sobie. Poszukamy sobie, czy ktoś właśnie. Może ktoś ma to działko. Ma tu ktoś działo? Chyba nie mają. Zostawię tu ten kamień. Świetna zabawa. Ok, zadanie, zadanie nie udało mi się zrobić. Kill Kylo Ren. No to to prędzej, bo kill everyone to wiecie, wystarczy, że ktoś jedzie sobie tam w swoim, wiecie, w, swo w swojej bazie, no to i tak nic mu nie jestem w stanie zrobić. Wow. <laughs> Iron Man właśnie sobie poszedł. Dobra. Eee, fajne jest to, że tak się szybko zasuwa. Naprawdę to jest super sprawa. Cześć. Chyba nic mu nie mogę zrobić. Okej, okay, bo ktoś mnie atakuje. To mnie atakuje. I na górze mam tego gościa, którego muszę kropnąć. Skyloren, tak? Dobrze rozumiem. Szkoda, że ja tu wejść nie mogę. <grymne> Pewnie jakoś mogę, ale. Mogę go upolować tu przez ten? Bez szyby chyba się nie da. No po to są te szyby, żeby pociski się na nich zatrzymywały, nie? Ma to w sumie e, ma to w sumie sens. No ale dobrze moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Tak to finalnie wszystko tu wygląda e, z wyjątkiem tego działa. No ale wiecie, e, doktor Strange możemy się przebrać fajnie. No, także tak wygląda ten Tycoon, mam nadzieję, że Wam się spodobało Jeśli chodzi o to działo, no to po prostu nie będę na nie zbierał, bo już mi się nie chce Już mi się najzwyczajniej w świecie nie chce Dziękuję Wam za uwagę, ktoś kto kupił kiedyś to działo może napisać w komentarzu co ono robi Moim zdaniem będzie to raczej, wiecie, to jest granie warta zachodu Moim zdaniem w sensie, no nie warto kupować tego działka Tak podejrzewam, że, że to pewnie nie będzie nic jakiegoś mega Także, no to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę i cześć. Jeżeli chcielibyście, żebym robił te tajkuny zawsze na 100%, to napiszcie mi w komentarzu. Ok, czyli na przykład, jeżeli następnym razem chcielibyście, żebym zawsze na 100%, czyli włącznie właśnie z takimi różnymi drogimi dodatkami, jak tutaj jest to działko, no to po prostu dajcie znać. To po prostu dajcie znać, a ja na 100% takiego tajkuna chociaż w sumie z drugiej strony. A dobra, to te 200 tysięcy i widzimy się za chwilę. Kupię działko, pokażę wam o co chodzi i tyle. Dobra? Także widzimy się za chwilkę. <gry> Okej okay, moi drodzy, no mamy to. Mamy tyle golda. Zupę już zdążyłem zjeść. Szczerze gdyby nie to, że nagrywam to prawdopodobnie bym tyle nie czekał. Bo to po prostu... E, no wiecie, no po, pobiegacie sobie tutaj troszeczkę wiadomo powalczycie z innymi. Ale jednak żeby to 200 tysięcy się uzbierało no to... E, trochę czasu trzeba. Aha. Mamy mamy działo. I co się teraz stanie? Chy chyba było warto. <laughs> Nie no, to pewnie jakoś działa, ale... Co ja mam w ogóle. A resetujmy charakter. Bo ja nie wiem czy ja nie mam czegoś przy sobie, podejdźmy do tego działa i zobaczymy Myślałem, że ono wiecie będzie strzelało jakoś jak ktoś się będzie zbliżał Ale czuję chyba, że nie bez powodu nikt tego, nikt tego nie ma Okej okay. No a gościu się chce tu dostać No okej, okay. także wam to że tak tym Ktoś mnie atakuje, dobra uciekamy Wam zostałem do oceny, czy, czy warto. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć z Robloxa w kolejnym odcinku. Cześć!